Uwaga, uwaga, Kaczyński ostatnio powiedział nam to. Trzeba w tej chwili palić wszystkim, no poza oczywiście opanami czy tym podobnymi rzeczami. Jak się okazuje, słowa prezesa są gównowarte, bo większe prawa od niego ma minister Ziobro. A wszelkie pogadanki od Kaczyńskiego ludzie mogą sobie wsadzić w buty. Będą wyżsi. Jeśli jesteście ciekawi, o co w tym chodzi, to ja jestem Ania i zapraszam was do rozwiązania tej zagadki. Już na początku przytoczyłam nagranie prezesa prezesów, króla wszystkich króli, świętego wszystkich świętych i patrona wszelkich patronów. I wiecie na pewno, do czego będzie zmierzał ten odcinek. Na pewno nie zostawię na nich tutaj suchej nitki, nie? Bo robienie z ludzi oszołomów wychodzi im najlepiej. I na pewno każdy z was zdążył już usłyszeć o człowieku, który palił w piecu odpadami. I tutaj mamy taki żywy przykład, że jak PiS coś powie, ale nie zrobi tego w formie ustawy, nie podpisze się pod tym, nie zrobi paktu krwi, to ich słowa są gówno warte. Czyli jak mówią nam, my wam pomożemy, my wam obiecujemy, my wam pozwalamy, my wam damy, a nie jest to przypieczętowane urzędowo, to te słowa znaczą kompletnie nic. A właśnie na takie hasła ludzie się rzucają podczas wyborów. I za takimi hasłami podążają. A teraz wyszło na jaw, czy słusznie. Pewien 34-latek dostał mandat za posłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. I właśnie teraz widzimy wartość słów prezesa, które kieruje do ludzi. I ich wartość wynosi tyle, co poparcie Ziobry, czyli zero. I nie ma co owijać tutaj kota w bawełnę. Ale jak podaje Interia, strażnicy zauważyli, jak mężczyzna wkłada do pieca wiórowe płyty meblowe, które spowodowały, że w całej okolicy unosił się gęsty, czarny i śmierdzący dym. Kiedy strażacy przybyli na miejsce, wręczyli 34-latkowi mandat na kwotę 500 zł. Mężczyzna jednak odmówił jego przyjęcia, zasłonił się słowami, które na początku września wypowiedział prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński. Prezes PiS pozwolił palić wszystkim, oznajmił 34-latek i zdecydował, że woli iść w tej sprawie do sądu. Ja jednak nie sądzę, żeby on tę sprawę wygrał, ponieważ no prawo stanowi inaczej. A Kaczyński nie ma takiej mocy, żeby z jednym przemówieniem zmienić jakiekolwiek prawo. Mało tego, żeby cokolwiek zmienić w prawie. Musi zapewne zaprosić Ziobro do swojej hacjendy w nocy na Żoliborz, gdzie właśnie takie spotkania się często odbywają. I będzie musiał ładnie Ziobro poprosić albo obiecać coś w zamian, a tak puścił w eter takie puste frazesy. Ciekawe, czy myślał o tym, że zwiększy się liczba mandatów, a tym samym kasa się trochę napełni przy tym kryzysie. Możliwe, że nie pomyślał, bo nie ma co już w jego wieku żądać jakiejś błyskotliwości. No i nasuwa się tutaj pytanie, kto powinien zapłacić za ten mandat? Bo według prawa niby został on słusznie wystawiony. I nie ma co tutaj mieć pretensje do Straży Miejskiej. Choć wiem, że są tak samo lubiani jak kanary w autobusie. No ale ten mandat powinno się zanieść Kaczyńskiemu i niech płaci za wprowadzanie opinii publicznej w błąd. I to na masową skalę. I ja tutaj nie chcę nic sugerować, ale paragraf pierwszy, kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. I jak tak patrzę na ten paragraf, to myślę, że dobry prawnik mógłby to trochę pod to ponaciągać. Kolejny pasujący artykuł to artykuł 173, paragraf pierwszy, kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, zagrażając życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od lat 10. Co to? Dobra. Wracam. Nie wiem, gdzie to było. Raz zaczęłem. No. Podlega karze pozbawienia wolności do lat 10. Czy trucie ludzi palonymi śmieciami zagraża życiu i zdrowiu i może być połączone z katastrofą ekologiczną? Myślę, że i można byłoby nad tym popracować. Paragraf drugi. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli następstwem czynu określonego w paragrafie pierwszym jest śmierć
człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Więc jeśli przez to palenie śmieciami dostaniemy, nie wiem, raka płuc, to... No ale to znaczy, że pan Kaczyński, namawiając ludzi niezgodnie z prawem do trucia dużej ilości osób, powinien ponieść karę. Ale jak wszyscy wiemy, żadnej kary nie poniesie. Zaraz się dowiemy, że był niepoczytalny. Zresztą tyle mamy szczekających prawników na Twitterze, ale sprawą taką się pewnie nikt nie zajmie. Także nie ma się co łudzić, że cokolwiek się u nas zmieni. Szkoda mi tylko tego chłopa, bo nie dość, że kryzys, inflacja, braki węgla... Braki gazu, braki prądu, a on jeszcze za prezesa wszystkich prezesów wyłapał mandat 500. I jak przegra w sądzie, to zapewne będzie musiał pokryć jeszcze koszty sądowe. No i cóż można jeszcze powiedzieć? No ja liczę na to, że pan wygra jednak tę sprawę w sądzie, a każdy polityk zacznie w końcu odpowiadać za swoje słowa. No i czyny. Bo nie można do jasnej cholery prawić drdymałów w telewizji, nie licząc się z żadnymi konsekwencjami. Nawoływanie do nienawiści też zawdzięczamy panu Kaczyńskiemu, kto pamięta, ten wie. I o ile Braun czy Korwin zawsze po dupach dostają, o tyle pisowcom nigdy nic się nie dzieje. I oczywiście nie bronię tutaj żadnej partii, bo według mnie co drugi to złodziej i menda, ale niesprawiedliwe jest to, jak pani marszałek nie kontroluje tego, co się dzieje na posiedzeniach. Faworyzowanie na sali obrad jest widoczne gołym okiem. I jestem pewna, że nikt inny, jak zwykli ludzie, może doprowadzić do tego, że każdy z nich będzie brał odpowiedzialność za swoje słowa i czyny. Dopóki my siedzimy na dupach cicho, to oni robią sobie co chcą. I generalnie podśmiechujemy się z zachodnich krajów, beczkę mamy z Francji czy z Niemiec, ale oni, trzeba im przyznać, mieli odwagę sprzeciwić się temu, co dzieje się w ich kraju. Słuchajcie. Demonstranci starli się z policją w stolicy Francji. Mieszkańcy Paryża wyszli na ulicę z żądaniem podniesienia płac w związku z wysoką inflacją. Policja aresztowała kilkanaście osób. Paryska policja aresztowała 11 osób w związku z zamieszkami, do których doszło podczas protestów. Poinformowało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Resort przekazał, że we wtorek w całym kraju protestowało około 107 tysięcy osób, a w Paryżu 13 tysięcy. Zdaniem związkowców zawodowych tylko w stolicy kraju protestowało 70 tysięcy osób. Po tym, jak kilka związków zawodowych ogłosiło ogólnokrajowy strajk, ruch regionalnych pociągów został zmieniony o około połowę. Decyzję o protestach podjęto w związku z najwyższą od dekad inflacją. Kwestia płac jest priorytetem dla Francuzów, powiedział szef związku CGT Philippe Martinez. To sprawa bardziej niż pilna, dodał. Kolejny kraj, Niemcy. Jako pierwsza wezwała do protestów najmniejsza frakcja opozycyjna w Bundestagu, partia Lewica. Na miejsce premiery wybrano Lipsk. Wiec protestacyjny, którego inicjatorem jest parlamentarzysta Lewicy, odbył się pod hasłem ceny w dół, energia i żywność muszą być dostępne dla każdego. Czechy. W centrum Pragi zgromadziło się od 70 do nawet 100 tysięcy osób przeciwnych polityce czeskiego rządu. Protestujący wezwali rządzącą koalicję do podjęcia działań w celu kontroli gwałtownie rosnących cen energii. Na demonstracji pojawiły się także hasła antyeuropejskie. Premier Czech Petr Fiala stwierdził, że protestującym nie leży na sercu dobro kraju. A my na dupach siedzimy i czekamy, aż inflacja na łeb nam spadnie. Biernością jeszcze nikt w świecie nic nie zmienił. Oczywiście my, kowalscy, zwykli ludzie, cóż my możemy? No nie zwołamy 100 tysięcy osób, bo raczej nie mamy takiego przebicia. A krzykacze z Twittera mogliby tak na wiejskiej pokrzyczeć, jeśli faktycznie obchodziłby ich ludzki los. A nie tylko promowanie swojej dupy takimi krzykliwymi hasłami przeciwko władzy i opozycji. I rzygać się chce na te twitterowe wysrywy polityków, dziennikarzy, adwokatów, prokuratorów. Wszyscy jak jeden mąż nadajecie się do wora, a wór do wiecie gdzie. I choć tak ładnie sobie psioczymy w tych mediach społecznościowych, narzekamy, płaczemy, że nam źle, a nie robimy nic, żeby się to w ogóle zmieniło. I ja nie wiem, dlaczego ludzie, którym płacimy, nie wstawią się za nami. Dlaczego ludzie, którzy tak pięknie piszą o wolnej Polsce, o dostatnim życiu, nie wstawią się za nami. Nie sprawią, że my będziemy mieli lepiej. I siedzą cicho na dupie, zasłaniając się ekranem komputera i niczym tacy hejterzy w sieci twierdzą, że coś by chcieli, ale sami nie wiedzą co? Że ktoś się zesrał, ale sami nie wiedzą gdzie. Niby śmierdzi, ale nie wiadomo skąd. Takie paprochy naszego społeczeństwa, które nam mydlą oczy pustymi frazesami z Twittera. Takie kasztaniaki, co zbierają serduszka na Twitterze. Nic nieznaczące loginy. Tyle są oni wszyscy warci. Trzymajcie się, kochani. Cześć.